Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pieczywo stanowi podstawowy składnik diety każdego człowieka, a przygotowanie ciasta to podstawowy proces technologiczny w produkcji pieczywa. Przygotowanie ciasta polega na dokładnym wymieszaniu surowców przewidzianych do produkcji i poddaniu ich fermentacji. W Polsce spożycie pieczywa wynosi około 52 kg rocznie na osobę. Wytwarzanie ciasta to bardzo ważny, a zarazem złożony proces technologiczny. Składa się on z trzech podstawowych czynności: przygotowania surowców, mieszania półproduktów i fermentacji. Tworzenie się ciasta w każdym przypadku polega na powolnym przenikaniu cząstek wody do składników mąki. Rozwój ciasta to pęcznienie i powiększanie objętości składników ciasta. Czas rozwoju ciasta to czas liczony od rozpoczęcia mieszania do wytworzenia się ciasta. W wyniku mechanicznego oddziaływania w cieście następują zmiany strukturalne. W zależności od reakcji na odkształcanie ciasta dzielimy na sprężyste, plastyczne i płynne. W cieście sprężystym odkształcenie powstałe pod naciskiem znika po odjęciu siły. W cieście plastycznym odkształcenie nie znika po odjęciu siły. W cieście płynnym odkształcenie wzrasta pomimo odjęcia siły. Fizyczne właściwości ciasta to pełzanie i relaksacja. Przy stałym naprężeniu pełzanie charakteryzuje się wzrostem plastycznego odkształcenia ciasta, a relaksacja powolnym zanikiem naprężenia wewnętrznego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.